lipcu 2021 roku mija dokładnie 50 lat od likwidacji olsztyńskich trolejbusów. W tym filmie przedstawimy ich fascynującą historię. Były przypadki porażenia ludzi prądem. To nie były łatwe czasy. Linia była zniszczona. Resorami po ziemi. Pałąki mnie do góry po prostu podnosiły. Historia olsztyńskich trolejbusów nie jest może przesadnie długa, bo zamyka się w latach 1939-1971. Jest pewna paradoksalna data związana z tym od rozpoczęciem, inauguracją linii trolejbusowych w Olsztynie. Jest to bowiem 1 września 1939 roku. No, wiadomo, z czym się ta data kojarzy każdemu Polakowi. No niemniej musimy sobie przypomnieć, że znajdujemy się wówczas w mieście Allenstein, będącym częścią państwa niemieckiego, gdzie ten jakby wojenny rytm zupełnie inaczej wyglądał. Wtedy uruchomiono dwie linie trolejbusowe. Jedna prowadziła z dworca głównego na osiedle Mazurskie. Tu warto zawsze powiedzieć, że osiedle Mazurskie zawsze miało swoją pętlę i zawsze było skomunikowane z trolejbusowo przez ten cały okres, a druga linia prowadziła z ówczesnego Langemarkplatz, czyli placu Roosevelta dzisiejszego, do tych koszar nowych, jest to przebieg ulicy Armii Krajowej. I następnie nastąpiło przedłużenie do Jakubowa. Proszę zwrócić uwagę na zdjęcie zamieszczone na naszej ekspozycji stałej w Muzeum Nowoczesności. Mamy tu klasyczny trolejbus z tego okresu, zdjęcie z 1940 roku. I na co warto zwrócić uwagę? No jest to ulica dzisiejsza Wojska Polskiego, mamy tutaj bruk, mamy tutaj proszę również linię tramwajową, tory i mamy trolejbus, odbieraki, sieć trakcyjna, no i przystanek. Mamy ławeczkę, mamy i tu mamy tę część zasadniczą, czyli napis omnibus, czyli trolejbus, i halte stelle, czyli przystanek. I jeszcze warto zwrócić uwagę na napis Mazurensiedlung, czyli oczywiście osiedle mazurskie, czyli zawsze ten trolejbus, zawsze kolonia mazurska czy osiedle mazurskie miało komunikację trolejbusową aż do 1971 roku. Element, który zauważyliśmy na zdjęciu, czyli fragment przystanku autobusowego, można powiedzieć, jako eksponat właśnie we fragmencie znajduje się w Muzeum Nowoczesności. Serdecznie zapraszamy, żeby między innymi z tym drobiazgiem się zapoznać. Właśnie znajduje się tu w gablocie. Mamy napis Halte Stelle, czyli przystanek, i mamy zaczątek, ten charakterystyczny kształt i zaczątek litery O, czyli właśnie omnibus. Ten fragment został wykopany tutaj przy pracach, przy okazji prac rewitalizacyjnych tartaku Rafaelsonów. I nic dziwnego, że został tu wykopany, bo przecież znajdujemy się w rejonie, gdzie zawsze linia trolejbusowa przebiegała. Tutaj funkcjonowały niemieckie, oczywiście, wozy niemieckiej produkcji, które jeszcze bardzo długo służyły po wojnie już Polakom. Mamy do czynienia najpierw z wozami firmy Büssing-Nag, a następnie z wozami znanej firmy Mann. I one funkcjonowały. Podczas wojny również funkcjonował epizodycznie zdobyczny tabor radziecki. W 1945 roku to, co pozostało, zostało bardzo mocno zniszczone. Linia była zniszczona i tramwajowa, i trolejbusowa, i to zniszczona w sposób bardzo perfidny, dlatego że żołnierze radzieccy przyczepili czołg do linii trolejbusowej na Jakubowie, podpalili domy i tymi czołgami zaczęli ciągnąć. I te palące się domy waliły się, a te przewody to wszystko aż pod Dywity wyciągnęli. I tę zawieruchę wojenną i zawieruchę roku 1945 przede wszystkim przeżyło, można powiedzieć, i było do dyspozycji już Polaków 11 wozów trolejbusowych. Myśmy trolejbusy zastali w zajezdni, na Knosały. Część trolejbusów tu stała, a część trolejbusów stała w Jakubowie na pętli.
i te, które stały w Jakubowie na pętli, miały bardzo niewielkie uszkodzenia, bo tam parę pocisków artyleryjskich padło i trochę odłamkami zostały uszkodzone. Poza tym były tylko zdewastowane w sensie takim, że reflektory wyjęte były, że kierunkowskazy, o te drobiazgi, takie światła, to wszystko było zdewastowane, a silniki, nastawniki i wszystko resztę było w porządku. Także myśmy je szybko uruchomili. A te, które stały w zajezdni na ulicy Knosały, to tam prawie nie było żadnych uszkodzeń. I myśmy je eksploatowali przez wiele lat. To były stosunkowo nowe trolejbusy. Pan Władysław Karbownik, który przyczynił się do uruchomienia nie tylko trakcji tramwajowej, ale również trolejbusowej. To on dokonywał pierwszych oględzin zachowanych trolejbusów. To on prowadził każdy pojazd na zajezdnie przy ulicy Knosały. Wówczas holowano te trolejbusy, bo trakcja była uszkodzona. I to on był tym mózgiem, który planował całą rekonstrukcję trakcji trolejbusowej, ale warto też pamiętać, że to nie były łatwe czasy, bo po prostu niczego nie było. Nie było narzędzi, nie było warsztatów. To wszystko zostało zdewastowane, to wszystko zostało rozkradzione, więc duży ukłon dla tych ludzi, którzy w ogóle podjęli się trudu odbudowy komunikacji miejskiej, uruchomienia trakcji tramwajowej, uruchomienia trakcji trolejbusowej, można powiedzieć praktycznie z niczego. W międzyczasie uruchomiłem pierwsze trolejbusy, więc pierwszy taki to był taki, który woził koks, a następne żeśmy uruchomili na osiedle mazurskie. I została jeszcze zbudowana jedna linia, która była zbudowana, a zupełnie niewykorzystana i niepotrzebna, i to się z powrotem rozebrało. To było wkoło Armii Krajowej i Kazimierza Jagiellończyka. Taka pętla, o, tu wkoło. Ale tu była droga tak nierówna, że tam się nie dało jechać. Jak linia została odbudowana, to pan prezydent Pałucki ze mną przejechał się trolejbusem i po tych wertepach, po tych dziurach, jak żeśmy jechali, to się tak tym przeraził, powiedział, tutaj trolejbus nie będzie chodził. I ta linia została rozebrana z powrotem. Niepotrzebnie została zbudowana. 10 grudnia 1946 roku to data ponownego uruchomienia, reaktywacji trolejbusów w przestrzeni miejskiej Olsztyna. No, jak widzimy, jest to prawie niemalże 2 lata po zdobyciu Olsztyna przez Armię Czerwoną, czyli dosyć długi proces, żeby uruchomić na nowo ten środek komunikacji miejskiej. I to w bardzo krótkim wariancie na początku, bo znajdujemy się tutaj w Tartaku Rafaelsonów, części Muzeum Nowoczesności MOK, na ulicy, dawnej ulicy Ogrodowej. Czyli tej, która w czasach, jak to się mówi, niemieckich, nazywała się Gartenstrasse. Później jeszcze właśnie przez 2 lata około po wojnie funkcjonowała jako ulica Ogrodowa, czyli taka czysta przeklejka z języka niemieckiego. Gartenstrasse, Ogrodowa. No, znana jest oczywiście jako ulica dziś Knosały. I właśnie ta linia reaktywowana, która otrzymała numer 4, Nie, wbrew pozorom nie jeden, tylko 4, kursowała na początku w pierwszym wariancie przez pierwszy właściwie miesiąc, prawie 2 miesiące, od Kolonii Mazurskiej właśnie tutaj w okolice ulicy Ogrodowej, czyli ulicy Knosały. Już na początku 1947 roku została przedłużona do dworca głównego. Zajezdnia autobusowa to była bardzo mała. Tych kilka wozów stało na placu i trolejbusy też stały podłączone, zdjęte pałąki i jeden przy drugim stał. Dużo nie było. Także to wszystko na placu było. Pracownicy mieli nieciekawe warunki. Brudno było, zimno było. Następnie rok później, czyli rok 1948, mamy uruchomienie trójki. I to były te nasze 2 linie powojenne, które tylko zachowały te numery, ale zmieniały swoje trasy. Modyfikowały, wydłużały.
I to jest linia, która prowadziła z Kortowa na plac Roosevelta. Nazywam się Kazimierz Kaszuba, przepracowałem w MPK lat 30. Pan Kazimierz Kaszuba, kierowca autobusów, ale przede wszystkim również trolejbusów. Jak sam wspomina, praca na autobusach no nie była łatwa, no bo wiadomo, ówczesne SANy nie były jakościowo perełkami technicznymi. Były to pojazdy bardzo toporne, ciężkie w prowadzeniu. Kiedy przesiadł się na trolejbus, no jak sam wspomina, to tak jakby się zamienić albo przeskoczyć epokę, jeżeli chodzi o komfort jazdy, nawet jeżeli były to starsze pojazdy. No, prowadzenie autobusu, trolejbusu elektrycznego jest zdecydowanie przyjemniejsze, lżejsze niż prowadzenie w ówczesnym czasie tak zwanych SANów, które dominowały w taborze komunikacji. A trolejbusy to już tam już trzeba było być kierowcą zawodowo, bo tam już była kierownica, już nie było bajki. Zresztą z tramwaje, przechodząc na trolejbus, to musiałem zdać trójkę zawodowo, żeby przejść na trolejbusy. A to już była kultura, to już było super. Tylko najgorzej z tymi pałąkami były. Nieraz się urywały, gdzieś leciały daleko. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych wczesnym etapie? No, warto wspomnieć, że te wozy były oczywiście po niemiecku. Były to te klasyczne wozy firmy Bissing, Knack i Mann. Przejęte. Ich przetrwało zaledwie 11 wozów użytkowych, często które trzeba było bardzo poważnie naprawić. Zresztą były to czasy bardzo pionierskie, problemy ze wszystkim. I te wozy kursowały, także wozy poniemieckie, co utrzymało się bardzo długo. I proszę pamiętać, że nigdy nie było polskiego taboru trolejbusowego. W czasach realnego socjalizmu, ponieważ hegemonem czy potentatem w tej materii byli Czesi. Czechosłowacka Skoda. I tak się stało od 1959 roku, a od 1960 już w zupełności wymieniono po niemiecki tabor na te Skody. Typ 8TR i 9TR. Bardzo charakterystyczny był ten 8TR. Będzie go tu można zobaczyć na zdjęciach. I proszę Państwa, proszę więc zwrócić uwagę, że kilkanaście lat potrzeba było, jeszcze ten po niemiecki tabor jeździł. On już był w końcowej fazie bardzo zdezelowany i mało funkcjonalny. Resorami po ziemi. Niestety, taka przejażdżka do pracy i z powrotem w Olsztynie należy do codziennych zjawisk, do których przyzwyczailiśmy się już wszyscy, i do oglądania obskurnych, poobijanych, wysłużonych trolejbusów. Motorniczymi były kobiety. Nazywam się Rynkiewicz Janina. Przepracowałam w MPK 27 lat. To się wiąże z kolei z sytuacją tuż powojenną i wcześniej wojenną. Jak wiadomo, w czasie wojny mężczyźni idą raczej do wojska, na front i do różnych innych działań, pomocniczych działań wojennych, a kobiety nierzadko przejmują funkcje. Dzisiaj to nie jest zresztą zaskakujące, bo mamy bardzo dużo pań motorniczych, no ale wtedy to było podyktowane raczej koniecznością związaną z wojną. Na trójce było też ciężko, dlatego że na placu Roosevelta była mijanka tak zwana. Z Kortowa jechał i z miasta jechał. To z powrotem tutaj trzeba było, ten co z miasta jedzie, to konduktorka przekładała te pałąki, dawała miejsce, aż ten przejedzie. I jeśli były takie silne sprężyny z tyłu w trolejbusie, to nieraz te pałąki mnie do góry po prostu podnosiły, bo ja byłam szczupła, lekka. I jeszcze ciekawostka. Były rękawice brać. Rękawice gumowe musieliśmy brać, bo to też było dla bezpieczeństwa. I były kasy. Te kasy później były zepsute. I w tych kasach mieliśmy pieniążki i bilety. I konduktorka wychodząc do tego przełożenia pałąków, zostawiała tą kasę i bilety. I o dziwo, że nigdy nikt nie ukradł tego. Co dzisiaj właśnie by było wielkie ryzyko pozostawić i wyjść. Kolejną osobą, która jest ważna w tej historii, to jest pan Tadeusz Zienkiewicz. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, często zdarzały się przypadki, że ludzie, którzy wsiadali do trolejbusów, byli porażeni przez prąd. Skąd to się brało? To nie brało się stąd, że trakcja była niesprawna, techniczna, coś takiego, tylko to brało się stąd, że jak trolejbus był suchy, była pełna gwarancja, że nie może być żadnego jakiegoś zwarcia, czy też jakiegoś porażenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli były opady, śniegu, a szczególnie deszczu, po prostu woda jako przewodnik prądu i stąd może rzadko, ale były przypadki porażenia ludzi prądem. W jednym przypadku to było tak, że człowiek, który został porażony prądem,
prądem przy Schreibera, został odesłany pogotowiem do szpitala. I po tym wypadku właśnie prokuratura zainteresowała się sprawą, dlaczego te trolejbusy w taki sposób, w takim stanie technicznym są. Otóż nasz dział techniczny udowodnił prokuratorom, że trolejbusy były sprawne, właściwie zaizolowane, a niestety na skutek zamknięcia były pewne przypadki przechodzenia prądu na karoserię i stąd trudno było uniknąć tych przypadków porażenia prądu. Jak taka mrzawka padała? To też było bardzo niebezpiecznie, bo przebicie było. Także nieraz jak pasażerowie wchodzili do trolejbusu, to mówi pani, bo mnie coś prąd wziął, pociągnął. Ale z kolei zjazd z linii to by już było brak tych trolejbusów. To żeśmy czekali, kiedy ten deszcz czy mrzaweczka przestanie padać, już wtedy nie było tego przebicia. Pojawił się w początku lat 60., samym początku lat 60., odsyłam tu do głosu olsztyńskiego, taki pomysł, żeby przedłużyć z kolei linię trolejbusową, jedną z linii trolejbusowych do zakładów mięsnych właśnie przy ulicy Lubelskiej. Ale to się nigdy nie ziściło. Pozostało w sferze planów, ponieważ ta historia trolejbusów olsztyńskich powojenna plotła się z takim, powiedzmy, nazwijmy to, zmiennym szczęściem. Tak jak wcześniej wspominałem, ten los olsztyńskich trolejbusów powojenny toczył się ze zmiennym szczęściem i ilustracją tego są właśnie losy tych linii trolejbusowych w latach 60. Sprawa techniczna. Otóż sieć trolejbusowa również była stara po kilkudziesięcioletniej eksploatacji. Trzeba powiedzieć, że tą sieć też trzeba było generalnie naprawić. Środków na to nie było. A biorąc pod uwagę usytuowanie miasta i te różne skrzyżowania, skręty i tak dalej, powodowało to, że trakcja trolejbusowa ciągle sprawiała kłopoty, że albo na Schreibera, a szczególnie jak obecnie Kościuszki z Kęczyńskiego, były ciągle problemy techniczne. Ja mogę tylko powiedzieć jeden taki przypadek. To było jakoś tak wczesną wiosną. Idąc do pracy rano o godzinie 5, stwierdzam na ulicy Pieniężnego, cała trakcja prawie że leży na ziemi, a wszystkie odciągi, to znaczy te druty, które podtrzymywały trakcję, są czerwone. Myślałem, że już nie przeżyję tej, taki szok miałem. No zeszłem, prawie biegłem tam do środka, okazuje się, że na dole, tu przy ulicy Schreibera, trolejbus wyjeżdżając z zajezdni, palonki wyskoczyły z sieci, w jakiś niefortunny sposób połączyli sieć prądową z odciągami, które są odizolowane, były bez prądu. W sumie razem prąd poszedł tam, gdzie nie potrzeba, na te odciągi. No i odciągi się rozgrzały do czerwoności i sieć prawie że siedziała na ziemi. Całe szczęście, że wówczas nie było wielkiego ruchu w Olsztynie i że nie było żadnej jakiejś dodatkowej szkody na ludziach, pojazdach itd., itd. Bo w zasadzie do prawie 66 roku, jak się prześledzi troszeczkę głosy chociażby prasowe, czy sam rozwój tych linii trolejbusowych, można było odnieść wrażenie, że właściwie miasto Olsztyn stawia na te trolejbusy, tak? Że widzi w nich przyszłościowy kierunek, że właśnie likwiduje chociażby jednokierunkowość linii numer 4, że właśnie jest to przedłużenie na zatorze obydwu linii i tak dalej. Więc wszystkie zwiastuny świadczyły o tym, że raczej te trolejbusy olsztyńskie się utrzymają. W międzyczasie zlikwidowano tramwaje, prawda, rok 1965, a trolejbusy się wraz z autobusami jak najbardziej ostały. Jednak zupełnie inne wiatry zawiały w roku 1968, i to w zasadzie dosyć nieoczekiwanie, kiedy podjęto decyzję, że o nieinwestowaniu, najpierw o nieinwestowaniu w linie trolejbusowe olsztyńskie, a następnie tego samego roku zlikwidowano właśnie linię numer 3, zostawiając już praktycznie tylko tą czwórkę z osiedla Mazurskiego na Zatorze, no, co się wiązało też oczywiście z ograniczeniem tego taboru, no, ponieważ zniknęły te wozy obsługujące trójkę. Autobusy zastąpią trolejbusy.
W związku z planowanymi robotami związanymi z modernizacją i poszerzeniem ulicy Warszawskiej ulegnie likwidacji na tej trasie trolejbusowa linia nr 3. Funkcje trolejbusów pełnić będą autobusy. Do prac modernizacyjnych drogowcy przystąpią w drugiej połowie sierpnia, natomiast 20 sierpnia nastąpi likwidacja linii trolejbusowej łączącej Kortowo z ulicą Jagiellońską. I szczerze mówiąc, wszystko to doprowadziło oraz taka zmasowana akcja negatywna do finału nieciekawego, którym było wraz z końcem lipca 1971 roku po prostu zlikwidowanie. Ostatni olsztyński trolejbus przejechał właśnie 31 lipca 1971 roku i nigdy już one do Olsztyna nie wróciły. I teraz warto prześledzić sobie takie dyskusje właśnie z tamtego okresu, z końca lat 60. przede wszystkim, jak to wybrzmiewało. Nagle, można powiedzieć, mnożono wszelkie możliwe wątpliwości co do w ogóle zasadności trolejbusów. Oczywiście one, tak jak wspominałem też wcześniej, one się cieszyły różną sławą. Na przykład narzekano właśnie na stan techniczny tych pojazdów wcześniej, na różną podatność na warunki atmosferyczne, na awaryjność. Jednak mieściło się to w granicach, powiedzmy, takiej typowej krytyki jak innych środków transportu. Natomiast generalnie z tym końcem lat 60. ta krytyka była coraz większa. Wspominaliśmy tu ulicy Limanowskiego, która nagle też przyjęła na siebie i trójkę, i czwórkę. I tam mieszkańcy na przykład narzekali na częste przerwy w dostawach prądu właśnie spowodowane awariami trolejbusowymi. Generalnie myślenie szło w tym kierunku, żeby ten środek komunikacji zlikwidować, jako też droższy w eksploatacji, można powiedzieć deficytowy, od autobusów. Trzeba też pamiętać, że wtedy taka awaria trolejbusu unieruchamia całą linię, co w przypadku autobusu nie ma miejsca, ponieważ jest, zastępuje się go po prostu innym pojazdem. Przeciwko trolejbusom. W grudniu Głos Olsztyński doniósł o uchwale prezesa Miejskiej Rady Narodowej w sprawie likwidacji trolejbusów i zastąpienia ich autobusami. Jest to bardzo słuszna, rozsądna i logiczna uchwała. Nie ulega wątpliwości, że trakcja trolejbusowa jest mniej sprawna niż autobusowa. Świadkami tego są wszyscy pasażerowie. Nie ma bowiem tygodnia, aby w wyniku zepsucia się trolejbusów ruch tych pojazdów nie został w mieście zahamowany. Natomiast jeśli zepsuje się jeden autobus, to reszta kursuje bez przeszkód. Względy ekonomiczne i trudności remontowe, brak części zamiennych, przemawiają za likwidacją trolejbusów. Wobec tego należy tylko sobie życzyć konsekwentnej i terminowej realizacji uchwały prezesa Miejskiej Rady Narodowej w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że trakcja trolejbusowa istnieje w nielicznych tylko miastach w Polsce. Warszawa, Gdynia, Lublin, Wałbrzych i Olsztyn. Ale w tych miastach również władze noszą się z zamiarem likwidacji trolejbusów. Na przykład postanowiono to już w Warszawie. Ale żeby było ciekawiej, w tej całej dyskusji negatywnej, jeżeli się weźmie prasę olsztyńską z tego okresu, można też trafić na bardzo ciekawe wątki, które, można powiedzieć, są wręcz bym powiedział bardzo rozsądne z tego punktu widzenia, wręcz prorocze. Na przykład w artykule z 1969 roku mamy do czynienia z taką dyskusją, gdzie podnosi się walory ekologiczne trolejbusa. Nie można lekceważyć szkodliwości wydzielanych spalin. Być może za kilkanaście lat powzięte zostaną inne decyzje likwidujące pojazdy spalinowe w komunikacji miejskiej. Ja byłem za tym, ażeby w mieście, przede wszystkim takim jak Olsztyn, stosunkowo czystym, ekologicznie i tak dalej, chodziła trakcja bez żadnych spalin. A z drugiej strony mówi się wręcz, tak jak powiedziałem, prorocze zdanie, że być może obecnie nie mamy w Olsztynie wielu samochodów prywatnych, to był rok 1969, ale za 20 lat sytuacja może się zmienić. No i proszę zobaczyć, 69-89, właściwie ktoś proroczo tutaj bardzo napisał, ponieważ rzeczywiście to był ten rok, w którym zaczął sukcesywnie następować wysyp samochodów prywatnych i rzeczywiście taki środek ekologiczny, można powiedzieć, jak trolejbus,
zaczął być dopiero doceniany. Pan Tadeusz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, później WPKM-u, to osoba, która musiała podjąć również trudne decyzje, między innymi o likwidacji trakcji tramwajowej ze względu na stan techniczny oraz trakcji trolejbusowej, która również była już w fatalnym stanie. Brakowało części, brakowało pieniędzy na modernizację tej trakcji, aczkolwiek czyniono pewne przygotowania do rozwoju trakcji trolejbusowej, no ale nieszczęsny przypadek w 1971 roku, kiedy to pantograf, przekaźnik wpadł do gabinetu pierwszego sekretarza, ostatecznie przesądził o losie trakcji trolejbusowej w Olsztynie. Swego czasu na skutek trochę oblodzonej jezdni trolejbus się w jakiś sposób zsunął się troszeczkę w prawo. Palonki swoim zasięgiem już nie mogły być przy sieci i jeden pałąk się wyrwał, uderzył w drugi i uderzenie było tak silne, że odbierak pałąka złamał się i ten 1,5 do 2 kg odbierak przez okno wpadł do biura, konkretnie do pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego i o mały włos jego, powiedzmy, nie uderzył. No to wiadomo, że skutek tego byłby oczywisty, śmierć na miejscu. Jeszcze jednym czynnikiem, o którym warto powiedzieć, i to jest czynnik, o którym sobie pamiętajmy również w dzisiejszych czasach. I zwróćmy uwagę, że tak jest często. Bardzo często decydują rozmaite mody. Tak, proszę Państwa, że wcale nie jakieś racjonalne argumenty o likwidacji bądź reaktywacji danego czy to środka komunikacji miejskiej, czy jakiejkolwiek innej formy, tylko względy właśnie jakiejś takiej mody, trendu, emocji. I tak było właśnie na przełomie lat 60. i 70. w Polsce. Otóż wtedy likwidowano na potęgę wszystkie linie trolejbusowe w kraju. Sukcesywnie zniknęła wałbrzyska linia, olsztyńska, poznańska, warszawska i tak naprawdę obecnie trolejbusy w Polsce występują w formie szczątkowej. Wszyscy, jak tu jesteśmy, to pewnie jak słuchamy, znamy trolejbusy gdyńskie, bo one są najbardziej znane. Zresztą część tego taboru olsztyńskiego również trafiła do Gdyni, a nawet jeszcze część tego taboru wcześniejszego, poniemieckiego. Natomiast oczywiście ta gdyńska linia jeszcze też dochodzi do Sopotu fragmentarycznie. No i jeszcze Lublin i Tychy. I to jest w zasadzie całe nasze dziedzictwo, żywe dziedzictwo trolejbusowe, które obecnie w Polsce mamy. A myślę, że być może wielu z nas ta jakaś łezka się przysłowiowa może zakręcić za tym niezwykle ciekawym środkiem komunikacji miejskiej. Jakbym był na wykładzie, to bym notował nawet. No widzisz, no tu masz nagrane, bo nie będziesz musiał notować kolegom, tylko puścisz linka, obowiązkowo sprawdzę, czy wszyscy polubili, zasubskrybowali, o. Dobra, lecimy dalej. Już?